program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy dzisiaj Państwa serdecznie. W słońcu pełnym, tak. Wrześniowym jeszcze. W pełnym składzie, opozycja, bezpartyjny, czyli ja. No i dzisiaj Mirek by... Mirku, właściwie to co dzisiaj ty by... No, dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, prawda, razem my, by przekazać taką radosną nowinę, że już od paru miesięcy, prawda, trwa budowa części trasy wschodniej, czyli ulica Wylotowa. Ona będzie kończyć, jakby można powiedzieć, te wewnętrzne ringi, wewnętrzne obwodnice Suwałk i kierowała właśnie ten ruch zamiast do centrum, to również na obrzeża. Główną budową w tej chwili jest tutaj przejście, tunel pod torami, bo to najwięcej czasu zabierze dla budowniczych i najdłużej będzie trwało. Będzie to wyjazd, prawda, łączący wylot od granicy, od Budziska z wylotem na Sejny. Doskonała, można powiedzieć, inwestycja. Jeszcze dzisiaj przeniesiemy się również na ulicę Bulwarową. Można powiedzieć, że dopięliśmy swego Robercie drogi. Trwa tam duża przebudowa. Będzie nowa nawierzchnia ulicy Sikorskiego. No, oczywiście mamy nadzieję, że nie zostanie tak szybko zniszczona jak poprzednim razem. Mogę coś dodać? Bardzo proszę. No i Mirku, tutaj żeśmy troszeczkę nie przygotowali się do tego właśnie materiału, bo powinniśmy mieć po szpadlu. Wpisalibyśmy wtedy w budownictwo tej drogi, czyli w bezpośrednie budowanie. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, te zdjęcia, które były tam parę miesięcy temu, kiedy zaczynano tą część inwestycji tutaj, tylko z drugiej strony, to tam szpadle trzymali odpowiedni ludzie, nas nie było, ale są na tą okoliczność zdjęcia, jakbyś chciał poszukać, prawda, na fejsie. Te szpadle, to są chyba złote szpadle, bo wszyscy się garną do nich. A później niestety czarna robota zostaje, prawda? Trzeba to wykonać. Później to tak, w cudzysłowie oczywiście, Rumuny do roboty, nie? Jest takie hasło, prawda? Jesteśmy z wami, a po wyborach do roboty. Jedni będą robić, a drudzy będą pilować. Śmietankę spijać. No to pilnować, no tam z tą śmietanką to różnie bywa, rozumiesz? Bo śmietany jest tyle, ile krowy się wydoi. Mireczka, ale śmietankę wizerunkowo. No wyobraź sobie, że ktoś nas zobaczy ze szpadlami, tak? Właśnie na placu budowy, no pomyślą, te chłopy nie dość, że pracują, emeryturę biorą. Właściwie zajęci od rana do nocy jeszcze mają czas na budowę. Można to zrobić w ten sposób, bo niektórzy na przykład szpadli nie biorą, a wstęgę przecinają. Ja tu mam taką wstęgę w bagażniku, ma było przeciągnąć i wiesz, stoi 12 osób, wybudowali 700 metrów drogi na przykład, albo kilometr 200 i tną, rozumiem. Ja mam wrażenie, otwarcie, że mniej więcej to może wyglądać tak jak teraz my, Państwo nie widzą, ale stoimy za płotem. Tak. Jest tutaj taka przybitka na plac budowy, będziecie Państwo mogli to zobaczyć. Tak. No i sobie to tunel, wstęgę powiększeniu przetniemy. I, no i w swoich osiągnięciach możemy podać. Braliśmy czynny udział właśnie w tej drodze, w realizacji. No tak, ale... To już oczywiście żarty. Co by nie powiedzieć, prawda, to jeśli chodzi o miasto, pokonano, prawda, opór tutaj materii na ulicy tej Wylotowej i przystąpiono do budowy tego ostatniego odcinka. No teren jest trudny, zobacz, dołek, no, tory. I podobno były jakieś opory i również innego typu, że, prawda, powiedziano, a tu będą strasznie hałasować, jak będą jeździć. Wiesz, jak to z tym hałasem u nas. Jednym przeszkadza, drugim nie, no tak. Ale jak to się mówi, prawda... Nie ma rozwiązania cudownego. Tak jest. W każdym bądź razie bardzo ważny odcinek. Ja muszę powiedzieć, że w tej chwili jestem zaszokowany ilością samochodów na utracie, kiedy zamknięto Bulwarową. Nawet po tym remoncie to nie ma przyszłości. Tam ciągle ten ruch będzie duży, bo ludzie wybierają dojazd do pracy. Bliższy. Najbliższy. Jeżeli ja mam, mówi, 5 dni w tygodniu jechać do tej pracy kilka kilometrów, prawda, to mnożymy tam 5 dni w tygodniu, razy miesiąc, razy rok i prawda, ile to paliwa nas kosztuje. Zanim przeniesiemy się na Bulwarową, żeby
i za ciosem, to chciałbym teraz Państwu powiedzieć, bo miałem okazję tak być jednym z 15 osób, które ostatnio brały udział w tej ponowionej akcji umożliwiającej odpisanie sobie punktów w karnych, tak, po tym całym procesie 8-godzinnym, tak, 8-godzinnym. Czyli chciałeś odrobić 6 punktów. Tak, i udało mi się. Tak? Udało mi się to, tak. Czy powiesz, ile to kosztowało? Tak, drodzy Państwo, kosztuje to 1000 zł. Ajajaj. I plus 8,50 chyba przelew. Ajajaj. Tak. To dla dobrze zarabiających. Chyba tak. Tutaj były takie zdania, że to jest dla bogatych. Ajajaj. Ale to jest nieprawda, bo 99%, właściwie może 100% nawet uczestników to są kierowcy zawodowi. Pomijając mnie, no to ja... Albo zawodowcy. Zawodowcy. No bo ty w pewnym sensie też jesteś takim zawodowcem. Pewnie tak. Tak jak mówisz, przekraczam wtedy, kiedy testuję. I zanim jeszcze powiem, jak to przebiega, to powiem Państwu, że tak jak oni tam sobie między sobą rozmawiali, bo tam nikt się nie znał, tak, bo większość z nich nie była suwalczanami. To wydaje mi się, że w takim razie to jeszcze nie wszystkie wardy chyba ruszyły. No nie wszystkie. Czytałem, że tak, na pewno nie wszystkie. Więc to byli większość przyjezdnych. Ełk, tutaj okolice, jakieś Olecka, Sejny. No i oni wszyscy się skarżyli, że żeby przyjechać jako kierowcy zawodowi Polskę, to sobie dobierają albo noc, albo ciemną noc. Są po prostu wyłapywani, wydziobywani na tych urządzeniach pomiarowych w dziwnych sytuacjach. Bardzo trudno spełnić te wymagania. Pomiary, tak? Prędkości, odcinkowe pomiary prędkości mają to do siebie. Także tam, jak nie przyuważysz, to sobie nagle jedziesz i... Akurat tego nie wiem, ale na te 15 osób ja nie słyszałem, że cokolwiek było w przekazie takie, że to takie normalne, więc oni wszyscy uważają, że to jest nienormalne to, co się dzieje w tej chwili. I teraz tak, jak to przebiegało? Czyli pierwsza część to była z panią psycholog, bardzo ciekawa, bo ona w interakcję wprowadziła tych wszystkich uczestników, tak, i każdy tam opowiadał, to bardzo... Czy powiedziała, że skoro odrabiacie punkty i popełniacie wykroczenia, to macie początki pewnej choroby? To znaczy, nikogo tam nie skazywała na choroby, bo tam raczej chorych by nie wpuścili. Ale choroby, na przykład wykroczenie prędkości. Nie, dała jakby w interakcję wejść w całej grupie i ta grupa przeleciała ten czas, który ona prowadziła, to momentalnie i błyskawicznie. Potem była część praktyczna, tak, tych, to najśmieszniejsza część, z całym szacunkiem dla tego pana, który to wszystko organizował, czyli wykładowcy, tak, egzaminatora WORD-u. I tutaj wielki ukłon dla niego, bo on potrafił jakby w logiczny sens ułożyć to całe zdarzenie. I to, wiecie Państwo, polegało tak, schamowanie z 30 awaryjne i schamowanie z 50 awaryjne. Z czego mi się wydaje, że on nie wytrzyma trzech kursów ten samochód, się rozleci. Te wszystkie hamowania, bo to jest... No idiotyczne trochę powiem, no bo żaden z tych uczestników kursu nie był tam skierowany z powodu nieumiejętności hamowania. No ale to, tak jak wcześniej wspominaliśmy, wynika chyba z tego, żeby zwiększyć wartość tego kursu i zostawić więcej pieniędzy w wordach, tak? No to się udało w 100%. No i ostatni część tego właśnie szkolenia to było na temat właśnie zwracania może uwagi na sytuacje, czy na które się nie zwraca na co dzień, które mogą generować utratę punktów, czy też różne kary. Powiem jeszcze Wam jedną ważną rzecz, drodzy Państwo. Nie liczcie na to, że wyjdziecie stamtąd wcześniej. Nie ma litości. Także myślę, najgorsze w tym wszystkim, to wiecie co, drodzy Państwo, było, bo część była i zabawna, część edukacyjna i rozrywkowa z tym egzaminem jezdnym, ale te 8 godzin może naprawdę dać do myślenia. Ty o wordach i ja o wordach. A ja powiem co? Krótko o wordach, tak. No powiem tak. Po pierwsze, są to instytucje, prawda, utworzone jeszcze w 90-tych latach, pod koniec zresztą. One zastąpiły jakby te ośrodki, które były kiedyś przy urzędach wojewódzkich. Jak zlikwidowano nam województwo, no to i tak w całym kraju, to trzeba było zrobić reformę. No i zrobiono tą reformę, powołano te ośrodki i w tym roku mija 25 lat od powołania, co było okazją, że tak powiem... Do spotkania. Przy kiełbasie na przykład, prawda, również. I wyborczej, tam może... Ale nieważne. Najśmieszniejszą w tym wszystkim, prawda, sprawą, a może najbardziej smutną, był raport NIK-u, który zrobił kontrolę tego wordów w całej Polsce i też ogłosił swoje wyniki. I co ten NIK mówi? Że w Polsce szkolimy kierowców niedostatecznie, źle, tylko schematycznie,
że egzaminujemy kierowców niedostatecznie, źle, schematycznie, że jest turystyka wordowska, że jeśli w jednych wordach łatwiej zdawać, to ludzie się przenoszą, jeśli w drugich gorzej, to nie, że wordy głównie są nastawione, że tak powiem, na wynik finansowy i z tego rozliczane. Też z mojego punktu również widzenia podporządkowanie wordów samorządom wojewódzkim, czyli marszałkowi, to tylko i wyłącznie było nieporozumieniem, dlatego że one powinny być i funkcjonować jako instytucja państwowa i powinny podlegać ministerstwu i tylko wybitnie ministerstwu. To skrzywienie, żeby poszły one do samorządów wojewódzkich, było od początku nieporozumienie. No ja mam skrzywienie, jak tego słucham. No weź powiedz, co. Dlaczego? Dlatego, że utworzono tylko takie stanowiska, żeby marszałek mógł mianować swoich ludzi, jak zmienia się władza. No ale dodaj, bo inaczej. Ja się dystansuję do twojej... Tak, no i słusznie. No bo wiadomo, jeszcze tych punktów ci trochę zostało. Tak, ja się dystansuję. W przeciwieństwie do mnie. Bo, ale jedno, to stanę w obronie, no bo przecież ci ludzie, którzy tam pracują, tak, ci wszyscy egzaminatorzy, a z nami dużo, tak, i to nie ciągnę ich strony, bo ich lubię, no kurde, oni dobrze robią. W sensie, że wykonują jakby te statutowe działania. No, statutowe zakresie, to znaczy jakie? Mają. Statutowe no, czyli, to znaczy jakie? Nakreślone są działania, no, tak? Czyli wsiadają, biorą osobę, która ma zdawać egzamin, tak. Prawda? I prawda, mają tam arkusz i patrzą, nie, czy ona podniosła maskę i sprawdziła tak, poziomy. Według klucza. Ta, no, według właśnie klucza. Tak. A kto ten durny klucz tworzył? Właściwie gdzie jest ta taka konsultacja, tak? Czyli no. Fachowa. Wordów. Przed tymi wszystkimi durnymi przepisami, no, konsultacja właśnie. Policji, tak, Wydziału Ruchu Drogowego. I w mojej ocenie nie ma tej konsultacji, no. To jest taka mistyfikacja i klepanie. A czy wiesz, że po dziś dzień większość wordów nie ma płyt poślizgowych i że nie wprowadzono tego przepisu, żeby te szkolenia młodzi kierowcy mogli odbywać, a mimo, że zamierzenia takie były już pod koniec no, lat 90. U nas nie wykonano miała być taka płyta. No bo właśnie. I całe szczęście, że ona nie została zrobiona. No tak, bo potem bym mówił, że za głośno. Nie, bo trzeba by było zlikwidować, bo osiedle powstaje tam i trzeba było zlikwidować, więc całe szczęście zostało oszczędzone państwowe, czy tam lokalne pieniądze, uratowane przez tylko to, że ktoś tam no nie był kompetentny. Przenosimy się na Bulwarowo. Zmieniliśmy miejsce. Mirek, pokaż tu taśmę. Jest taśma, jest droga. Mirku, no to mów. No przenieśliśmy się na ulicę Bulwarową, prawda, z obwodnicy wschodniej, z ulicy Wylotowej, żeby pokazać Państwu, że nasze działania odniosły skutek. Bo okazuje się, proszę Państwa, że nie tylko to rondo już zostało remontowane, które zniszczyły jakby no, pojazdy ciężarowe również, ale i cała droga w tamtym kierunku ulicy Sikorskiego już jest wygryziona. Jakie nasze działania? No jak to? To cały czas o tym mówiliśmy, że niestety te rondo nadaje się do remontu. Prawda? Przez mniej więcej, tyle drodzy państwo, tak wygląda propaganda sukcesu. Tak jest, dokładnie, bo jesteśmy przed wyborami. Ja w tym nie brałem udziału. To Mirek jest. No więc my jako, prawda, tutaj prowadzący ten program, odnieśliśmy skromny sukces, bo remontujemy. I tu będzie duży remont, duża rozbudowa. Nie znamy tych dokładnie rozwiązań technicznych, ocenimy je później, jak to będzie działało. Skrytykujemy je później. To znaczy, tak jak w tytule zawsze jest, o dwóch takich, którym nic się nie podoba, a nie o dwóch takich, co ukradli księżyc, ale w każdym razie skutek nie jest podobny, bo u nas jest sukces. Co do księżyca, to też kłamiesz, bo musiał się odnaleźć, bo wczoraj był. Prawda jest nasza, jeśli się działa, jeśli się mówi, zostaje człowiek wysłuchany i dlatego tu będziemy apelować z Robertem, mówi, pójdźcie wszyscy na wybory i wybierajcie. Głosujcie na kogo chcecie, ale idźcie, zróbcie frekwencję. Niech te również i wy odpowiadajcie za to, co się stało w jakiejś części, prawda, lub co się stanie. To jest taki apel nasz. Czekaj, to ja jeszcze może teraz swój znaczy, apel. Mój apel. Mirka to był apel. Mój apel, a teraz jego apel. A teraz, apel. Drodzy Państwo, no. Mój apel. To nie był wspólny. Pewnie obserwujecie to, co się dzieje i w Polsce, i u nas lokalnie, i bardziej na zewnątrz lokalnie. W każdym razie jest gorąca prośba. My z Mirkiem to się różnimy politycznymi tutaj przekonaniami. Zdecydowanie. Zdecydowanie
w ogóle, tak. Ale w jednym zgadzamy się. Zanim ten głos oddacie, to wasza sprawa na kogo i wasza prywatna, co wy z tym zrobicie, to wasze prawo i nikomu wara, komu do tego, ale zanim to zrobicie, to chociaż na chwilę się przycupnijcie, zobaczcie, co wasz kandydat wygaduje, czy co do tej pory dał radę osiągnąć, tak, bo ja tutaj akurat lokalnie obserwuję i takie bzdury, jak słyszę, to po prostu, no nie wiem, nie mogę tego zdzierżyć, tak? I tylko taka jedyna prośba, po prostu cieszyjcie się temu, co zrobił, temu, co osiągnął, temu, co ewentualnie może osiągnąć. Wysłuchajcie jego wywiadu, wysłuchajcie, co jest o nim pisane. Troszkę do historii cofnijcie, co zrobił, tak. Co zrobił, gdzie zaczynał, co zrobił, co zrobił. A potem z czystym sumieniem, tak. Róbcie, co chcecie. Tak, przeanalizujcie wszystkich kandydatów, przeanalizujcie również ordynację wyborczą, żeby... Nie, no, bo nie, zaraz tak. Pójdę do zapalenia. No tak, bo Boże, może tak. Być, jeszcze... że się pomylą. I konstytucja zaraz, negatywny, i wolny sobie. No zaraz długopis jeszcze powiesz, tak? Jaki długopis? No taki, co nie znika, daj spokój. Proszę mnie tutaj nie imputować, że tak powiem, stanowisk państwowych. chodzi w każdym razie, podsumowując, chodzi o to, poznajcie swego faworyta. Tak. No jeśli powiem wam tak, jeśli przez ileś lat nie zrobił niczego, tak. Lokalnie, to zrobi nie zrobi lokalnie, to na pewno niczego nie zrobi, tak. Lokalnie dalej. Lokalnie nic nie zrobi. Może zrobi w skali ogólnopaństwowej, może w ogólnoświatowej, może w europejskiej, może kiedyś będzie, prawda, że tak powiem, na Europę. Owoce mi ogobeli, może, prawda, nawet, proszę, tak. Państwa. Głosujcie, przyjdźcie, wybierzcie i, prawda, spełnijcie swój, prawda, suwalski obowiązek. Dlaczego tutaj żeśmy stanęli? Nie. Otóż w moim odczuciu, a ja myślę, że wiem, w moim odczuciu miasto jako takie zdało egzamin, bo zapina, że tak powiem, remonty dróg w pewnym, nawet dobrym tempie, że buduje jakby wewnętrzne obwodnice, tak jak byliśmy na Wylotowej, że jest jakaś myśl w tym wszystkim, żeby jeździło nam się tutaj szybciej, bezpieczniej, żeby można było mieć mniej wypadków drogowych. Natomiast nie zawsze do końca zapina to tak dokładnie i dobrze państwo. Bo jak zawsze mówię o tych baranach, co tworzą takie przepisy, za które my pokutujemy jako kierowcy, bo my jako kierowcy pokutujemy za to. To prawda jest taka, że nie te wszystkie decyzje są przemyślane do końca i te przepisy zmieniają się ciągle. Widzicie państwo, budowa trwa, wjeżdżają, zawracają. Ten chyba akurat wjechał z tym drewnem, że tak powiem, nie patrząc na zakazy. A tartaku tu nie ma. No, więc wygląda na to, chyba że to jest dostawa upału. I nie wiem, czy to jest tam źle oznakowane, czy też, że tak powiem, ktoś ma złe wiadomości. No, ale tak to czasem w ruchu drogowym bywa, jak się takim zestawem ziksujesz. Patrzcie, no co będzie. Będzie problem. Zwłaszcza na tą osobówkę z tyłu, prawda, bo to nie zawsze. Nie rozumie przekazu. Nie. Chyba tam jest zamknięta ta droga, nie? No nie wiem, no ale jak ten człowiek teraz ma wyjechać? No właśnie. I widzisz, w ten sposób łapie się te punkty karne i mandaty. Patrz, kolejka sposób się tworzy na zakazie. A właśnie, bo tutaj jest tylko dojazd do lokalnych społeczności. Tak jest, tylko i wyłącznie. Czekaj, bo nic nie powiedzieliśmy, to co to ma być za akcja z tym skrzyżowaniem? Jakiś prawoskręt mówiliście wcześniej? Powiem szczerze, technicznie nie wiem, należałoby tu się udać do zarządu tam drugi zieleni. Czyli nie, powiem państwu tak, nie bardzo, ale my się różnimy, tak, tak od wszystkich, myślę, mega mózgów, też nie wiemy. Pokazujemy to, że zakres prac jest bardzo duży, a będzie jeszcze większy. Robione to jest odcinkami. No, znaleźli rozwiązanie. Kończymy. Kończymy. No, nie ma co. Wszystkiego nam dobrego. Mówić.